Witam serdecznie wszystkie strzelce w tym rozkładzie kart tarota, który ujawni, co jest przed wami ukryte, tak? Co dzieje się poza waszą wiedzą, tak? Ale będzie was dotykało i was dotyczy. Więc zobaczymy tutaj, co karty mówią. I mamy kartę świata, mamy kartę asa mieczy, jest też siódemka buław. I cóż to... Cóż te karty przedstawiają, jaka jest natura tej kwestii? Otóż wydaje się, że jakaś sprawa, która myśleliście, że już jest zamknięta, która już myśleliście, że poszła idealnie, poszła tak, jak powinna, wszystko się poukładało, strzelce, tak, to tutaj wydaje się, że doszło do pewnej zmiany, dochodzi w tym momencie do pewnej zmiany, tak? Dochodzi do zmiany, która spowoduje i urodzi jakieś przeszkody, jakieś trudności i jakieś problemy, z którymi będziecie musieli sobie poradzić. Więc jeżeli załóżmy, macie już wszystko umówione, umawiacie się na nową pracę, tak, gdzieś tam, już macie nową ofertę, teraz macie czas wypowiedzenia, tak, który złożyliście i niby wszystko już jest uklepane, wszystko jest wspaniale, tak jak być powinno, bo karta świata właśnie mówi o tym, że wszystko już jest, wszystko było super, było idealnie, ale tutaj pojawią się pewne trudności. To nie od razu znaczy, czyli to na pewno nie znaczy, że w tym wypadku ta umowa wygaśnie, tak? Tylko pojawią się jakieś dodatkowe informacje, które zmienią naturę tej rzeczy i będą tutaj powodowały, że będziecie musieli działać, będziecie musieli jakiegoś działania, które będzie potrzebne, żeby zmitygować te problemy, żeby sobie z nimi poradzić, żeby je po prostu wygładzić, tak? Ja tu daję przykład właśnie takiej umowy, która już była, teraz obowiązuje, tak? I czekacie po prostu, aż pewien czas minie, żeby z niej skorzystać, ale to mogą być inne rzeczy, tak? To możecie na mniejszą skalę, tak? Bo zmiana pracy to dość poważny krok, ale to mogą być mniejsze kwestie. Może się dziać tak, że jesteście na coś umówieni, tak? Jesteście umówieni teraz w tym... załóżmy w tym miesiącu, bo teraz jeszcze nie powiedziałem, to jest rozkład na 4 tygodnie, czyli luty, jeszcze przełom lutego i marca, początek marca, więc może jesteście umówieni nawet na jakieś badanie, załóżmy lekarskie, tak? Jakiś zabieg może nawet. I okazuje się, że wszystko fajnie, macie wpisane to w kalendarzu, jest ok, ale dojdzie do Was informacja, że może ktoś się wypisał i chcą was na termin wcześniejszy. Okej, trzeba będzie zmienić pewne plany. Może będziecie na przykład mieli będziecie musieli poprosić o dzień wolny w jakimś innym terminie, tak, wcześniejszym, albo po prostu przearanżować swoje jakieś plany, jeżeli będziecie z tego skorzystać chcieli, bo kwestia jest taka, że to może być też dobra rzecz, czyli przyspieszenie, tak, dlatego daję ten przykład, że niekoniecznie od razu to jest sytuacja taka, gdzie pojawiają się jakieś problemy i wy musicie naprawić, bo inaczej wszystko runie, tak? Bardzo możliwe, że tak będzie, ale też może to iść z pewną korzyścią dla was, bo po prostu tu karty mówią, że będzie, że nie jest wszystko już tak po prostu ustawione w kamieniu, wypisane na chodniku, w cemencie, już twarde na wieki, tu może to ulec zmianie. Więc jeżeli jest jakaś taka kwestia, warto się nad tym zastanowić, warto może to jakoś dojrzeć, sprawdzić, czy faktycznie wszystkie terminy są, czy faktycznie wszystko jest tak, jak się umawialiście, czy tutaj jakieś zmiany nie doszło, czy tutaj jakieś dodatkowego wpływu, o którym może ktoś nie pomyślał, żeby wam dać znać. To jest kwestia, która się w tym momencie dzieje albo na przestrzeni tych 4 tygodni. Na pewno na przestrzeni tych 4 tygodni
ta sprawa wypłynie i się rozwinie, tak? Więc dlatego mówię, że ta kwestia może już się teraz zmienić i już od jakiegoś czasu być zmieniona, ale no wiecie, jeszcze nie dotarło to do was, nie zmusiło was to do działania, albo może to się zdarzyć na przestrzeni tych nadchodzących kilku dni, może tygodnia, dwóch. Teraz jakie są okoliczności, jakie będą okoliczności tego, jak ta kwestia wypłynie? I tutaj mamy kartę diabła, mamy kartę siódemki, mieczy i kartę sprawiedliwości. Okej. Widzę tu, że jest dobra rzecz, by była, jeżeli faktycznie byście się zainteresowali tym, tak? Karta diabła trochę mówi o tym, że okej, zostawmy, niech sprawy toczą się swoim trybem. Jeżeli coś wypłynie, to do mnie dojdzie prędzej czy później. Okej, można tak sobie myśleć. Ale to nie będzie dobre podejście. Lepiej być proaktywnym w tej sprawie, lepiej wyjść naprzeciw, lepiej samemu właśnie sprawdzić. Więc jeżeli macie jakieś umówione kwestie, tak, macie jakąś umowę, macie jakieś, jesteście przygotowani, że coś się wydarzy, jakiegoś tam w tygodniu załóżmy, na przykład, nie wiem, mają wam przywieźć meble, bo kupiliście i to się zbierało przez 16 dni, bo teraz to z tego co wiem, to kupno mebli to zajmuje kupę czasu, jak nie więcej niż 16 dni, no ale to już powinno się wydarzyć, no i teraz wy sobie czekacie, macie jakiś termin, a się okaże, że wiecie, no zadzwonicie, sprawdzicie, wyślecie jakieś ponaglenie, zapytanie, a mówi nie, to jeszcze dopiero za miesiąc, nie? A wy jesteście przygotowani, że przyjedziecie albo będziecie czekać przez ten weekend czy tam jakiś inny dzień, że oni przyjadą z tymi meblami. No taki przykład dość przyziemny bardzo, ale to tego typu sprawa jest. Jeżeli się dowiecie, jeżeli się zainteresujecie i wyślecie to zapytanie, nie będziecie wiedzieć w przód, tak? O tym ta siódemka mieczy mówi, że to będziecie wiedzieć, że to wypłynie, tak? Ale jak wypłynie samo z siebie, to będzie o wiele trudniej sobie z tym poradzić. Po prostu pewnie będziecie mieli mniej czasu, strzelce, będziecie musieli tutaj, wiecie, być bardziej aktywni, szukać odpowiedzi, szukać sposobu, szukać metody na to, żeby sobie z tym poradzić. Więc karty radzą sprawdzić to. Nie pozostawiać, mówić, a jakoś to będzie. Karta diabła mówi o tym, że troszkę olewamy pewne rzeczy, albo nie wiem, wstrzymujemy się, a tym nie wiem, czasami się wstydzimy zadzwonić gdzieś, bo nie lubimy dzwonić. Ja sam też niespecjalnie lubię dzwonić w jakichś sprawach, żeby załatwić, ale wiem, że ten tryb jest lepszy. Może też o wiele lepiej jest właśnie zadzwonić się, gdzieś przejść, niż tylko wysyłać maila jakiegoś, tak? Bo jak zadzwonicie, to dostaniecie informację od razu, a jak maila, to ktoś tam go zapomni, on trafi do spamu, wiecie, tysiąc różnych rzeczy. Więc lepiej, wiecie, zrobić to takie sprawdzenie w tej kwestii, na jaką czekacie, która się gdzieś toczy i myśleliście, że ona już jest pewna, że już jest całkowicie ustalona. Karta sprawiedliwości wpisuje się dokładnie w to, co tutaj mówiłem, po prostu jej nie złapałem i nie zacząłem nią machać tutaj. No teraz już pomachałem. Ale chodzi o to właśnie, że pewne rzeczy da się zrobić lepiej, jeżeli będzie się w przód te rzeczy, no trzymać rękę na pulsie, tak? Sprawdzać, tutaj jeszcze sprawdzić drugi raz, czy na pewno wszystko jest zrobione. Tu też może być taka kwestia, że no poniekąd to wy popełniliście błąd gdzieś, nie dopatrzyliście czegoś, nie dotrzymaliście jakiegoś terminu, myśleliście, że wszystko jest idealnie, tak? A ta sprawa jednak się jątrzy, nie? Okej, prawdopodobnie to nie będzie jakaś straszna rzecz, ale no, upierdliwa, no, irytująca na pewno, jeżeli się nią nie zajmiecie. Zobaczmy, jaki będzie ten ostateczny wynik tej kwestii. I mamy tutaj kartę głupca, jest szóstka denarów, jest czwórka buław, tak. Więc okej, to nie jest tak w żaden sposób, że to jest stracona kwestia, że jeżeli nawet jeżeli no, zostawicie to temu swojemu trybowi, to nawet jakoś się to uda, chociaż no, będziecie mieć z tego nieprzyjemne konsekwencje, takie, że faktycznie będzie więcej stresu, będzie to bardziej problematyczne, ale i tak da się w tym czasie to załatwić, nawet jeżeli tego sami nie znajdziecie tej kwestii, nie roztrząsiecie sami, tak? Ale
Jeżeli to zrobicie, to mówiłem już, że będzie szybciej, będzie lepiej, będziecie spokojniejsi, ale na pewno to nie jest kwestia taka, że nie wiem, dzwonicie, a się okazało, że wasze zamówienie było anulowane, albo że ta umowa zupełnie nikt nie spisał, ona się gdzieś zawieruszyła i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj faktycznie dojdzie do skutku, tak, i skończy się szczęśliwie. Tylko tutaj karty właśnie dają wam, strzelce, taką radę, że możecie sobie najzwyczajniej w świecie zaoszczędzić nerwów, zaoszczędzić problemów, właśnie będąc aktywniejszym i wiedząc, że taka sprawa się gdzieś tam jątrzy. Wy o tym jeszcze nie wiecie, ale teraz możecie już o tym wiedzieć, bo karty wam o tym powiedziały. Więc strzelce, rozkład dla was, ta ukryta rzecz, lepiej sprawdzić, mieć święty spokój i szybciej zareagować, a nież potem się denerwować. Ja jestem Kosmo Jankowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i jeżeli wam się rozkład podobał, dajcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie. Ja nie lubię specjalnie o to prosić, ale to dla YouTube'a dużo znaczy, tak? I jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony albo do mojego maila, możecie w ten czy inny sposób się ze mną skontaktować. I no, jeżeli macie jakąś kwestię, którą chcecie zadać do kart Tarota, zapytać. To zapraszam i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!